Centrum Kultury Śląskiej Grota w Lipinach rozbrzmiały najpiękniejsze kolędy i pastorałki, a to za sprawą 18. edycji rodzinnego kolędowania, czyli spotkania świętokłowickich familii zapoczątkowanego i prowadzonego przez Urszulę Owockanie. W tym corocznym wydarzeniu uczestniczą zarówno młodsi, jak i nieco starsi miłośnicy śpiewania. Wiele rodzin wprost nie wyobraża sobie świątecznego okresu bez udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu, integrującym rodziny, ale także lokalną społeczność Świętochłowic. Tradycja wspólnego kolędowania w Lipinach jest już na tyle długa, że w tym familijnym śpiewaniu uczestniczyło kilka pokoleń mieszkańców. Oprócz świętochłowiczan w kolędowaniu uczestniczą również goście z miast ościennych, ponieważ trudno znaleźć podobną inicjatywę w okolicy. Dzięki rodzinnemu kolędowaniu mury Centrum Kultury Śląskiej Grota tętnią atmosferą międzyludzkiej życzliwości. Jest to przecież okazja do wspólnego radowania się z Narodzenia Pańskiego. Bez kolęd trudno bowiem wyobrazić sobie czas świąt Bożego Narodzenia, choć kolęda w pierwszym znaczeniu była pieśnią powitalną i pochwalną na cześć gospodarzy, przekazywała życzenia szczęścia i pomyślności. Jako pieśń religijna związana z narodzinami Chrystusa, kolęda wykształciła się później wraz z rozwojem i umacnianiem się chrześcijaństwa. Wspólne kolędowanie jest wyrazem wiary, bo kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Podczas tego niezwykłego spotkania z kolędami i pastorałkami na każdego czekały drobne upominki. Tradycją tego spotkania stało się również wyróżnienie najliczniejszej rodziny biorącej udział w tym wydarzeniu. Uhonorowano także najmłodszego i najstarszego uczestnika tego spotkania.